Witajcie na kanale Fauslot Polska, z tej strony Damian i dzisiaj będę dla Was nagrywał poradnik, w którym pokażę Wam, w jaki sposób można podłączyć silnik krokowy, który może być następnie podłączony przykładowo do frezarki CNC ze sterownikiem Blackbox, który tutaj widzicie. Ponieważ Blackbox jest bardzo prosty w obsłudze i w podłączeniu, zajmie to nam naprawdę chwilę, tak więc jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie wiedzieć, jak podłączyć sterownik CNC do silnika krokowego, no i do zasilacza, zapraszam Was do oglądania tego materiału wideo. Na samym początku wiem, że będę zmuszony przeprosić Was za hałasy, które możecie słyszeć w tle, aczkolwiek Wasze paczki są w tym momencie pakowane i możecie gdzieś tam słyszeć, jak chłopaki na magazynie w tym momencie pakują Wasze przesyłki. Przechodząc do podłączenia, co potrzebujemy, aby podłączyć sterownik? Przede wszystkim sam sterownik, Blackbox, który widzicie tutaj, znajdziecie oczywiście w naszym sklepie, ale nie będę dzisiaj dużo na jego temat mówił, bo zajmiemy się tylko podłączeniem. Silnik krokowy, tutaj mamy NEMA 23 od OpenBuildsa, jak widzicie. Zasilacz 24V 350W. Przewód, który jest już podłączony do gniazdka, który nam zasili sobie ten zasilacz. No i kolejny przewód czterożyłowy, który posłuży nam do podłączenia Blackboxa razem z silnikiem krokowym. No i ostatnią rzeczą, która będzie nam potrzebna, będzie oczywiście śrubokręt. Oprócz tego, co widzicie tutaj, na samym końcu przyniosę tablet, do którego sobie podłączymy Blackboxa i będziemy sterowali tym właśnie silnikiem krokowym. Na tablecie będzie zainstalowane oprogramowanie OpenBuildz Control, ale o tym wszystkim powiem Wam już później. Jeszcze jeden ważny element, którego nie było widać przed chwilą, to zwykły kabel dwużyłowy, który posłuży nam do podłączenia zasilacza i Blackboxa, żebyśmy mogli sobie zasilić tego Blackboxa napięciem 24V. Jako że mowa była już o tym przewodzie, zacznijmy od niego. Na samym początku musimy sobie podłączyć plus i minus, czyli spiąć te kable prawidłowo do naszego zasilacza. Jak widzicie, ja tu mam oznaczenie plusa, minusa. Na kablu mam oznaczenie 1 i 2, tak więc podepnę sobie jedynkę do minusa, dwójkę do plusa i następnie z drugiej strony założymy sobie kostkę, którą mamy tutaj w Blackboxie. Och, ja wypnę. Jak widzicie, mamy tutaj złącze opisane PSU i do tej kostki tak samo będziemy musieli sobie podłączyć ten przewód. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj mamy przy Blackboxie również opisane, gdzie jest plus, czyli 24V plus. GND to jest lewy, to lewe złącze, to jest nasz minus. Jak widzieliście przed chwilą, podłączyłem nasz zasilacz razem z Blackboxem, czyli jeszcze raz minus do minusa w Blackboxie, plus do plusa w Blackboxie. W tym momencie, kiedy byśmy podłączyli sobie już zasilacz wtyczką do wtyczki, to byśmy mieli zasilanie tego Blackboxa, ale możemy sobie teraz przejść do kroku drugiego, to znaczy do podłączenia naszego silnika razem z Blackboxem. I tak samo jak widzieliście przy złączu zasilającym, tutaj przy złączach Blackboxa również mamy opisane wszystkie złącza, tej Z-Motor, jak widzicie, Probe Limit Switcher, czyli te nasze krańcówki, no i kolejne silniki to są złącza obok. Ja za chwilę wyjmę sobie jedno z tych złącz. Ok, jak widzicie, wyjąłem złącze X, no i sobie podłączymy do tego X-a za sekundę nasz silnik. Tak więc krok drugi, podłączenie silnika. Tutaj już mamy przewód czterożyłowy, który na samym początku za pomocą tych złącz musimy wpiąć w złącze przy silniku. Jak widzicie, mamy połączony silnik z przewodem, który następnie musimy podłączyć do naszego Blackboxa. Pamiętajcie o tym, że trzeba wiedzieć, które przewody tworzą pary. Ja już tutaj mam ten przewód przygotowany. Jeżeli
zastanawiacie się, jak to zrobić, to na naszym kanale YouTube znajdziecie również film, jak odróżnić, które przewody silnika tworzą pary. I teraz, jak tutaj widać na blackboxie, pierwsze dwa złącza to jest A plus A minus, B plus B minus. Ja teraz przypnę sobie te przewody do naszej kostki i wepnę je za chwilę w blackboxa. Dla mnie parą jest przewód czerwony i niebieski, zielony i żółty. I tutaj będziemy mieli B minus B plus, czerwony i niebieski. Poluzuję sobie teraz w kostce złącza. I tak jak widzicie, dwa pierwsze przewody, czerwony i niebieski. Czerwony do pierwszego gniazda, niebieski do drugiego gniazda. I zakręcamy. I kolejna para to jest przewód zielony i żółty, więc do trzeciego gniazda zielony. Ok, czyli tak jak widzicie, mam podłączone nasze przewody. Silnik krokowy, kostka przyłączeniowa. Tutaj mamy przewody w kolejności czerwony, niebieski, zielony, żółty. Do naszej kolejnej kostki również podłączyłem czerwony, niebieski, zielony i żółty. I teraz do blackboxa podłączę X. Nie wiem, czy tutaj kamera złapie ostrość. Wkładam kostkę przyłączeniową. Złączę. I tak naprawdę w tym momencie mamy gotowy sterownik, który pozwoli nam sterować tym silnikiem krokowym. To, co nam zostało, to przynieść. Ja za chwilę przyniosę tablet albo laptopa. Podłączymy sobie blackboxa. Tutaj mamy złącze USB. Podłączymy sobie go do naszego komputera, bądź też, tak jak powiedziałem, tabletu. Wsadzimy gniazdko do wtyczki 230 i za chwilę Wam pokażę, że podłączenie i uruchomienie tego silnika, jak widzieliście, zajęło nam dosłownie kilka minut. Ok, jak widzicie, przyprowadziłem tablet, przyniosłem sobie tutaj już tablet. Mam go podłączonego pod powerbanka, żeby nam nie padł, ale to jest akurat nieważne. Wtyczkę od naszego zasilacza już podłączyłem do gniazdka. Nasz blackbox tak więc może być już zasilony, jest już zasilony, możemy go sobie włączyć. Jak widzicie, przełącznik macie z boku. Po zmianie zaczął nam się obracać wentylator. Teraz podłączymy sobie przewód USB. Tutaj mamy gniazdo, które już Wam pokazywałem. Podłączymy go do blackboxa. No i drugi koniec kabla z naszym też przewodem USB podłączymy sobie do naszego tabletu. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić jedną ręką. Ok. Przewód mamy podłączony. Jak widzicie, na tablecie mam zainstalowane oprogramowanie OpenBlitz Control. W momencie, kiedy podłączyliśmy ten przewód, możemy sobie rozwinąć listę ze złączami USB, wybrać sobie FTDI, bo to jest nasz port, który łączy razem ze sterownikiem Blackbox. Klikamy Connect. W tym momencie widać, tutaj jest aktualizacja jeszcze oprogramowania OpenBlitz Control. Nie ma to tak samo większego znaczenia. Weźmy sobie nasz silnik przed siebie i w tym momencie tak naprawdę powinniśmy już móc sterować naszym silnikiem. Jak wiecie, podłączyliśmy ten silnik pod złącze osi Y, tak więc kliknijmy sobie tutaj pod złącze X, kliknijmy sobie tutaj X+, i jak widzicie, nasz silnik obraca się w jedną stronę, X minus, silnik obraca się w drugą stronę. I tak jak powiedziałem, to jest chyba wszystko. Podłączenie jednego silnika i uruchomienie go zajęło nam wspomniane już wcześniej kilka minut. Oczywiście, jeżeli tych silników macie więcej, tutaj do blackboxa możecie podłączyć maksymalnie 4 silniki, z tym, że mamy dwa złącza dla osi Y, jedno złącze dla osi X i jedno złącze dla osi Z. Tak więc 4 silniki, 3 osie, sterownik blackbox i w kilka minut możecie uruchomić sobie ploter CNC, frezarkę czy jakiekolwiek inne urządzenie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam Was do kontaktu przez naszą stronę internetową, przez adres mailowy, telefonicznie lub też zostawcie komentarz oczywiście pod tym filmem. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia.